trochę jest to pomysł okiem znany, ponieważ Tomasz chciał tę imprezę zrobić na rynku. Ale doszliśmy do wniosku wspólnie, że fajnie byłoby rozpocząć taki cykl imprez poświęconych różnym zdarzeniom i różnym osobom w różnych takich fajnych, sanockich miejscach, które może warto by było ożywiać. No bo kafe nie trzeba ożywiać specjalnie, ale jest kilka takich miejsc sanoków, które może warto byłoby w taki sposób zagospodarowywać powoli, żeby ludzie się do nich przekonywali jeszcze bardziej. A dzisiaj, korzystając z tego, że i to jest dla mnie takie trochę niebywałe, że 26 listopada Tomasz Beciński miałby 60 lat. To jest taki moment, no, kiedy czas się opamiętać, czas ucieka bardzo szybko i ja sobie na przykład nie uświadamiałam, że to już jest ten czas. No i postanowiliśmy, że fajnie będzie, jeżeli spotkamy się w gronie przyjaciół, ludzi, którzy znali Tomasza Beksińskiego, powspominamy, a obecny tu Tomasz Szwan, który stoi bardzo dzisiaj tak spokojnie, nie przebiera na gardłach, nie macha, przygotował dla Was, dla Państwa parę ciekawych fragmentów. Chcielibyśmy uczcić, chociaż w takim małym, delikatnym stopniu 60. urodziny Tomka Beksińskiego. Pojawiło się kilka osób, które były bardzo blisko z Tomkiem Beksińskim, koleżanki, koledzy, którzy wspominają go. Szczególnie wspominali okres sanocki, dzieciństwo, czyli lata 60., 70. były dla nich najważniejsze, dlatego że to był jakby ten okres dojrzewania i nawiązywania tych przyjaźni. Tak naprawdę chodziło o to, żeby spotkać się w takim małym gronie i jakby uczcić tą rocznicę. Jednak dla sanoczan w bardzo ważnej postaci. Znaczy, to ja tu nie będę oryginalny w jakiś sposób, dlatego że się wychowałem na audycjach Tomka. Widziałem skąd jest ten facet, wiedziałem, że on pochodzi stąd. Nagrywałem go audycje, a później w moje ręce wpadły nagrania wideo, czyli tak naprawdę filmy, które on tłumaczył specjalnie tylko dla siebie, których trochę tam posiadam. I później narodził się pomysł, żeby coś z tymi nagraniami zrobić i powstał festiwal w 2009 roku i później ruszyła tak naprawdę fala, niesamowita fala zainteresowania wokół Tomka, rodziny i tych wszystkich nagrań wideo. No i cóż, i to dziś tam w jakiś sposób trwa do dziś. Także mam nadzieję, że ten nasz film, który za chwilę wypuścimy, będzie już takim dopełnieniem. Mam nadzieję, że to się wszystko, że tak powiem, zakończy pozytywnie, bo też chcę już jakby się pozbyć tego tematu, ale oczywiście mówię za tym bardzo pozytywnie. Ja troszkę nawiązuję do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w 2009 roku, dlatego że w 2009 roku zrobiłem festiwal poświęcony Tomkowi. Nazywał się Love Never Dies. On się odbywał się w Sanoku. I mam na tyle nagrań, na tyle różnych fajnych archiwaliów, stwierdziłem, że to trzeba w jakiś sposób jeszcze wykorzystać. Są rzeczy niepokazywane, w żaden sposób niepublikowane. I to jest akurat miejsce i czas, żeby to zaprezentować. A tym bardziej Państwo, którzy za jakiś czas mam nadzieję, że pójdą do kina albo zobaczą telewizji. Dlatego, że my kończymy w końcu, ja się tutaj przyznaję i wiem, że niektórzy mnie ścigają za to i pytają się, kiedy w końcu to nastąpi. Kończymy w końcu film pełnometrażowy, dokumentalny o rodzinie Beksińskiej pod tytułem Z wnętrza. Miał jakieś taką, w Sanoku była jakaś premiera tego filmu, taka krótka wersja. Teraz akurat nie kończymy już powoli pełnometrażową 90-minutową wersję w pełni profesjonalnie zrealizowanego filmu, który mam nadzieję, że będzie miał premierę już w końcu, już niebawem. Mam nadzieję, że na wiosnę. Także proszę być spokojnym. Zobaczymy, jak to... Mamy koleżankę tutaj. Tak dobrze. Myślę, że Państwo się nie obrażą. Rodzica sobie zje. No. Tam jest dużo cukru.
Przestał. No właśnie. Ale zaraz się. Może właściciel się już wreszcie. Właściciel rzucił kurcza i ziemniaki i mazary potem weszły. A czy wypatrzyłeś? Proszę zobaczyć, jak wygląda ulica Mickiewicza, 24.